Witamy w podcaście Zapionki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Trzewiczek. A ja nazywam się Maryna Trzewiczek. I pracujemy w Portal Games. I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z wieką Portal Games. Dzień dobry. Wcale się źle nie nagrało ostatnio. A to Board Game Insider. No właśnie. A nie, to ty miałeś zwalony dźwięk w tym Insiderze. Nie wiem, czy nagrywałeś na tym mikrofonie, no. Ale na innym komputerze. Co, pierdolnik wytrafia? Ustawienia na przykład aplikacji, na której nagrywasz. No, same jakieś ustawienia. Jakie konkretne za to. No więc tak, każdą środę witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie po tej rozpędówce, co was powitała już sama z siebie. Ja jestem po Pyrkonie. I zbliżamy się do końca czerwca, czyli do podsumowania, ale póki co. Czy teraz nie jest podsumowanie, nie? Nie, za tydzień będzie, dobra. No więc w końcu kolejnym podejściem udało mi się wcelować, żeby zobaczyć mecz tych polskich siatkarek. Na Filipinach. Na Filipinach grały. Zobaczyłem także wywiad z moją ukochaną Asią Wałosz. Ona nie wie, że jest moją ukochaną, ale co mi tam. Jest taką moją platoniczną siatkarką. Mm-hmm. I zobaczyłem z nią wywiad. I ona powiedziała, że dopiero jak przyjechali siatkarze męscy, bo tam jest tak, że są turnieje taki i taki i pierw były skoszerowane kobiety, potem dotarli tam mężczyźni, to dopiero po 4 dniach, jak dotarli mężczyźni, to na stówce pojawiła się sałata. Dla mężczyzn? I to oznaczało to, że te siatkarki miały gorsze jedzenie, a jak przyszli mężczyźni, to się ciukarze bardziej postarali i pomyśleli, że może sportowcy chcą się odżywiać zdrowo. Ale powiem ci, że nie do końca jestem przekonana, że masz rację mówiąc właśnie to, co teraz mówisz, bo jak sobie przypomnę... Ja to był cytat tylko, cytat. Przypomnę, jak nie wiem, wszyscy wiedzą czy nie wiedzą, że nasza Asia Ikidżanka, która u nas w portalu współpracuje, tworzy gry i tak dalej, ona jest... Czy ona jest kulomiotem, czy co ona tam rzucała dyskiem, czy młotem? Jest mięsożercą. Właśnie. I ona zawsze po prostu jadła tak straszne ilości mięsa, białka, wszystkiego. Jej posiłki były takie, że jeden jej obiad starczyłby mi na tydzień, chyba jeszcze bym była chora po tym. I właśnie zawsze mówiła, że ona się brzydzi zielonego, nic zielonego nie je. Więc może właśnie taka dieta białkowa jest potrzebna na treningach. Nie wiem, nie znam się na tym. Gdy moja platoniczna Asia Wołosz ma innego zdania. Ale chciałem o czymś innym w ogóle powiedzieć. Tylko... Ale Asia była ładna, no. Więc chodzi o... Wszystkie ładne w ogóle, no prawie wszystkie są ładne do siatkarki. Chodzi o to, że nie chcę zabrzmieć, żeby mi Państwo nie skrytykowali. Się zaczyna. Ale jednak wersja kobieca tego sportu jest, no grają gorzej niż faceci. No nie chcę tego mówić, bo wiem, że potem się panie oburzają i w ogóle ten, ale no jakby wyszli ci siatkarze, to by po prostu do zera je zlały. I to jest po prostu, bardzo to się fajnie ogląda, jak oglądasz kobiecą siatkówkę przez ileś meczów i się do tego przyzwyczaić, to wygląda zajebiście, te akcje są długie i tam się dzieje i to fakt, to jest sól siatkówki i co tam się dzieje. Ale jak potem na moment zobaczysz mecz siatkarski i męski, jak oni tam wolą te 120 na kilometrów na godzinę i tak dalej, to niby te dziewczyny biedne rozstrzelały. No więc właśnie chciałam powiedzieć, że chyba źle zacząłeś to sformułowanie całe, bo to nie jest tak, ja nie bronię tu absolutnie, bo nie mam żadnych problemów z tym. Bo chodzi o to, że są inne dyscypliny troszeczkę. Nie. Jest, właśnie nie. Chodzi o to. No, daj mi dokończyć. Nie dam ci dokończyć, bo jeszcze nie zakończyłem. Jak to mi dasz dokończyć? Przecież zaraz się coś zrobię. Że jak w męskiej siatkówce jest po prostu inna strategia zagrywki, bo gość wali 120 na godzinę. Nie walą 120 na godzinę, więc w ogóle jest inna strategia. Jest no właśnie strategia... to chciałam powiedzieć, że nie grałem gorzej, tylko grałem inaczej. No właśnie o tym mówię. No to użyłeś słowa, że gorzej. Nie grałem gorzej, nie grałem inaczej. Po przejściu natychmiast z męskiej na kobiecą, to się źle ogląda, bo to w ogóle było w zwolnionym tempie. Jak się zobaczy jeden czy drugi mecz, do tego człowiek przyzwyczai, jest to bardzo fajne, zajebiste, fajnie się to ogląda. Ale potem jak się obejrzy znowu mężczyzn, to potem jest Formuła 1 nagle się z tego okazji, bo to jest szybciej, silniej, mocniej ci faceci. Mm-hmm. I chodzi o to, że chciałem zaprowadzić do federacji, żeby robili przerwę między meczami damskimi i kobiecymi, mm-hmm. żeby człowiek mógł dostosować. Być może sam sobie mózgu przełączyć. No nie da się tak właśnie. Ja w ogóle chciałam zrobić taką małą dygresyjkę. W ogóle przegrał ty już na kimś kibicowaniu. To oczywiste. Że mam taką koleżankę jeszcze z czasów licealnych, która ma córkę, która córka ma chyba teraz lat... 7. Strzelam. Nie, 11 albo 12, jakoś 13. Taka podstawówka. Będzie około 14. No czekaj, nie przerywaj. I ta moja koleżanka Ania zawsze była taką najdrobniejszą w klasie blondynką. I to dziecko dokładnie jej jest też taką najdrobniejszą w klasie blondyneczką. I od kiedy tylko zaczęła mówić, to chciała grać w piłkę nożną. Miała grać w piłkę nożną, gra w Piaście, w drużynie. To nie ma żeńskiej, więc gram w jakieś mieszanie normalnie z chłopakami. Jeździ na to wszystko, a koleżanka jest przerażona, bo za chwilę się skończy ta możliwość, no bo później już jest rozgraniczenie na płeć, już nie może grać z facetami, a ta mała jest tak wkręcona, że po prostu no świata nie widzi, nie wyobraża sobie życia w ogóle, że mogłaby cokolwiek innego robić. I to jest nie fair.
Ja chciałbym przeprosić wszystkie kobiety na planecie Ziemia, ale piłka nożna kobieca także trochę zwolnionym tempie one biegają. Znaczy my biegamy szybko, szczerze mówiąc, tylko nie mamy takiego wykopu, nie mamy takiej siły. Nie, chyba w piłkę nie grać. Nie mamy takiej siły, no. Więc to chciałem powiedzieć, chciałem to, żeby to nie było odebrane negatywnie, ale jednak troszkę to wygląda inaczej. Jest pytanie od słuchaczy, dostanę dużo takich zapytań. Jak się koniom podobało na Pyrkonie? No konie nie były na Pyrkonie. Nie były? Nie mogły być. Chociaż pamięci taki cosplay z tą łaciatą, to zrobiłby furorę, bo Frytka to z kolei zrobiłaby tam też furorę, rozwalając sobie to towarzystwo. To powiedz pierwsze, co słychać u koni. Co słychać u koni? No u koni słychać tyle, że pogoda jest dzisiaj bardzo burzowa i trochę jestem w stresie, jak tam będzie łaciata się zachowywać z tą swoją astmą, bo jak są takie fronty wyżowe, niżowe, to astmatycy mają trochę gorzej. Ale jutro jadę, więc jutro pojadę sobie w teren, chociaż trochę się zrobiło niefajnie, bo jest zakaz wjazdu do lasu, ponieważ zagrożenie pożarowe bardzo wysokie wszędzie. Jest mega susza, jest generalnie niefajnie, więc pojedziemy bokiem gdzieś tam przez pola. No i nie leje, słuchaj, ziemia jest sucha jak wiór i lasy płoną przecież wszędzie. W Europie już się zaczęło. Trochę krótki ci ten do końca. No krótki nie wyszedł, bo powiedziałeś, że to tam w każdym razie mówię jutro sobie pojadę w teren, więc pewnie będę miała więcej opowieści. Póki co byłam na Pyrkonie, więc ten weekend tak troszkę mi się rozjechał, a z kolei jak wróciłam z Pyrkonu i pojechałam do koni, było 36 stopni i wtedy się jeździć nie da. No to co na Pyrkonie? Na Pyrkonie właśnie. Ja na Pyrkonie byłam tylko przez piątek i pojechałam tam głównie dlatego, że dziecko nasze sobie wymyśliło, że chce mieć autograf autorki Wojen Makowych i to też udało nam się osiągnąć. Stała w tej grzecznie w tej kolejce, prawie tam dostała zawału, prawie tam się popłakała z tych emocji w ogóle, ale autograf ma. Myślę, że jej pierwszy autograf w ogóle taki zdobyty właśnie, że pojechała gdzieś na konwent i fajnie było patrzeć na to, jak ona właśnie jest taka mega, mega zakręcona w to, że ona idzie. Że ona idzie na ten, no, tą kolejkę, nie przerażało jej też, że było 600 osób, jedną w ogóle porzuciła, mówię, to nie ma sensu, ja dostać nie będę. I to było bardzo fajne. Natomiast Pyrkon wydaje mi się, że zrobił się bardzo, bardzo, kto oczywiście był, może się ze mną zgodzić lub nie, imprezą cosplayową, to jest właśnie... Nie zawsze taki był. On miał takie momenty, że ta szala się troszkę tak jakby, wiesz, bardziej przeważała, że może jakieś gry planszowe, może gry wideo, natomiast teraz mam wrażenie, że głównie to właśnie składało się z cosplayu, głównie właśnie z jakichś przemarszów, turniejów, konkursów, strojów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne, bardzo kolorowe towarzystwo. Fajnie się na to patrzy, te stroje są coraz lepsze, coraz przyjemnie się patrzy na tych ludzi, naprawdę ile oni wysiłku wkładają to wszystko, żeby się ubrać, przebrać, jak tam pozują do tych zdjęć. Oczywiście pojęcia nie mam, kim oni są i co oni robią, ale jest to bardzo barwne, jest to bardzo na pewno na plus, że potrafię się tak fajnie bawić, to wszystko jest takie spokojne, nie ma tam żadnych zadym, nie ma tam nikogo, nie obraża, nie no po prostu jest fajna, fajna, duża, kolorowa impreza. Ale nie planszówkowa. No, ja na Pyrkonie nie byłem, więc nawet przed nagraniem tego podcastu miałem sobie takie wewnętrzne przekonanie, żeby się za dużo nie wypowiadać, bo coś się będę wypowiadał, jak nie byłem. Ale jak teraz to powiedziałaś, to zajrzę na stronę Pyrkonu do zakładki działu... Wydarzenia. Nie, blogier bez prądu, czyli właśnie ten blogier planszowych, no i tutaj w zasadzie faktycznie nic nie ma, więc tutaj... Myślę, nawet ludzi nie było, którzy chcieliby grać i cokolwiek robić, także ekipa, która przyszła z zwiedzaczy, chodzących i tak dalej, no to już nie byli planszówkowi ludzie. Ja chciałem od razu przeprosić, bo zaraz to może być wyciągnięte w social mediach, że nie powiedziałem, że nic tu nie ma, znaczy powiedziałem, że nic tu nie ma, ale nie miałem tego na myśli, bo powiem, że niewiele, że tutaj są rzeczy, oczywiście jest strefa prototypów, jest wypożyczalnia gier planszowych, warsztaty modelarskie, więc coś tutaj jest, miałem myśli, że mało po prostu, a nie, że nic nie ma, przepraszam, kogo raziła, co tam realizował. Natomiast duży też plus dla grzdaczy, którzy w tym roku naprawdę byli bardzo ogarnięci, jak nigdy do tej pory, bo najczęściej chodzili z błędnym wzrokiem, a teraz naprawdę byli bardzo pomocni, bardzo fajni, bardzo współpracujący, naprawdę ogarnięci. Kliknąłem się w strefę RPG i tu jeszcze mniej informacji. Może po prostu ta strona ma mało informacji. Nie, tam naprawdę jakby, natomiast duże było, z tego co wiem, było zaproszonych kilku, może kilkunastu autorów różnych książek i tak dalej. Tam faktycznie ta strefa autografów, sesji zdjęciowych, jakichś warsztatów, to troszkę się działo. I tam można było sobie coś faktycznie zobaczyć. Tam widziałam, że kolejki były, cały czas oblężenie, to była w ogóle w osobnym budynku i w tym osobnym budynku tam się dużo, znaczy dużo działo, w sensie, że dużo ludzi tam było, się działo, czekało. Budynek był fajnie klimatyzowany, w tym upale 30-parostopniowym, to naprawdę się fajnie tam było. No, żeby zobaczyć i sobie tam posiedzieć.
Natomiast bardzo fajne też było coś, na co wszyscy narzekali, mi się to akurat bardzo podobało, strefa food trucków, w ogóle jedzenie i tak dalej. Raz, żeby było to fajne jedzonko, a dwa, był zakaz wynoszenia wszelkiego piwa w kubeczkach plastikowych i tak dalej poza tą strefę, co spowodowało, że nie było tego wszechobecnego wsypu, czyli tam wszędzie rzuconych kubeczków porozwalanych i tak dalej. Kto sobie chciał kupić piwo, miejsca było bardzo dużo, żeby usiąść, mógł usiąść, napić się i wyjść. I to naprawdę było, może było to upierdliwe, bo wiadomo, każdy chciałby gdzieś tam pójść z tym piwkiem w jakiś kącik, ale no, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł organizacyjny. Ale kogoś poznałaś, kogoś spotkałaś, zrobiłeś z takim, bo tak gadasz, co, mało zająca jest, że nie było śmieci, no też mi relacja. Spotkałam dużo fajnych, jak zwykle ludzi, tylko że ja byłam w piątek, więc... Koty się biją. Koty się biją. Ja byłam w piątek, więc jeszcze nie wszyscy dojechali w piątek, także no pozdrawiam tych, którymi się widziałam. Ja ogólnie pyrką skończyłam w poniedziałek o pierwszej w nocy w knajpie jeszcze na rynku poznańskim. Straciłam głos całkowicie, więc nawet bym się w sobotę wybrała, to i tak bym nie była w stanie mówić, bo głos mi siadł tak całkowicie, w ogóle już nie byłam w stanie nic prawie mówić, ale było fajnie, było sympatycznie. No dobrze, to jak ja dowiem się więcej, proszę Państwa, to Państwo zrelacjonuje, ale Mary mało jest komunikatywna. No nie, zadaj mi konkretne pytanie, to się odpowie na konkretne pytanie. W jakie gry tam zagrałaś? Ja nie byłam tam grać w gry przecież. No to co ty robiłaś na tym perkonie? No poszłam kupić między innymi... Powiedziałeś, że nie stałaś w kolejce do autografu, to gdzie stałaś? No stałam na stoisku, kręciłam się, łaziłam sobie, z kimś tam rozmawiałam. Generalnie fajna jest to na perkonie, co mnie zawsze fascynuje w ogóle na konwentach, że człowiek sobie idzie, jest tych, nie wiem, jakieś tysiące ludzi i nagle wpada na jedną, jedyną osobę, z którą się na przykład nie widział, bym miał się zobaczyć i to mi się właśnie wydarzyło, że nagle na kogoś wpadam, z kimś się zobaczyłam, z kimś tam zamieniłam parę słów i tak dalej. No dobrze. Pralka się zepsuła, coś tam wydaje się. Nie, pralka się skończyła i trzeba wystawić suszarkę, idziesz? Nie. No więc mi się połączyły kropki. Państwo uwielbiają ten dział Ignacy gra w kropki. I to się wydarzyło nie za sprawą mojego niesamowitego intelektu, tylko po prostu zobaczyłem tę informację w internecie. W zasadzie za mnie te kropki połączono. Okazuje się, że aktor jednego z moich ulubionych seriali of all time i w tym to serialu moja jedna z absolutnie ulubionych postaci. Mówi o serialu The Boys i mówi o bohaterze The Butcher, czyli rzeźnik. Uwielbiam tę postać w tym serialu. Ten aktor jest gościem, który grał Eomera we Władcy Pierścieni. Nie patrz na mnie takim błędnym wzrokiem. To może ja tą suszarkę nastawię. I Władca Pierścieni nakręcony 20 lat temu. Chłop się trochę zmienił. We Władcy Pierścieni grał kawalerzystę na koniu w kasku i w długich włosach. Tutaj gra rzeźnika, co z rurki strzela do ludzi. I dopiero w czasie trwania trzeciego sezonu tego serialu... Zajarzyłeś. W zasadzie na Facebooku zobaczyłem zdjęcie, że to jest ten sam gościu. Więc tym samym pozdrawiam Eomera. Eomer jest spoko, on był w tych dobrych. Eomer był spoko. I tutaj rzeźnik też jest spoko, więc The Boys polecam. Niestety zostałem oszukany, bo kiedy Mary pojechała sobie, ja zaplanowałem sobie w takim razie cały sezon The Boys pyknąć. Kiedy a ja wróciłam, czy się chata, sezon przerwał? Spokojnie jeszcze wjeżdżam przed tygodniu. Okazało się, że oni wrzucają jedyny odcinek tygodniowo. Jak ty to oglądasz w tych Stanach? I zobaczyłem tylko 5 odcinków z 8, bo kolejne dopiero w kolejnych tygodniach wyjdą. Strasznie się zdenerwowałem. Państwo. To ciekawe, bo ostatni będzie mnie leciał. Tak. Państwo skanowałem te momenty, kiedy ja widzę, że już nie da się dalej oglądać i zaczynam googlać, co się wydarza. Co mi serio? No tak, znowu mi nie działało. Się okazało, że nie mam po prostu odcinków jeszcze. A w tym sensie myślałam, że spoilery sobie robisz. Nie, nie, no że sprawdzałem, czemu ja tego nie mam, czemu to na mojej platformie tego nie ma, czemu to nie działa, co mi się stało. To u ciebie słychać, co słychać u kotów. Ty to prawie zaliczyłeś tak jak ja oglądając Boscha. Przy okazji pozdrawiam tutaj wszystkich, którym poleciłam Boscha i oglądają. Jest tego dużo, jest fajnie. Gdzie wtedy się napaliłam i zostawiłam sobie na tam koniec fajny odcinek i się okazało, że zostawiłam sobie te 8 minut ostatniego odcinka sezonu, pierwszej części sezonu i to moje rozsiadanie się całe, wiesz, jak tu chipsy, tu wino, tu coś tam, tu przygotowanie, żaluzje zasłonięte, pilot, pad, wszystko. No i 8 minut i koniec. No jednak jesteśmy wieśniakami. Trochę nie ogarnięcie. Co u kotów? Koty się właśnie leją. Nie wiem czemu one się leją, ale się leją strasznie tutaj w tle. Pewnie je słychać, bo jak jakiś czas przebiegają z tupotem i się tłuką. Dobrze. Ale nie wiemy czemu. Możemy je zapytać, jak będą przebiegać znowu. Przyszła kolejna paczka z Kickstartera. No, ominęło mnie to? Ja nie wiem, już nie nadążam tych paczek do domu przynosić. Tym razem dostałem, prezent zapłaciłem. Teraz mi dostarczyli grę My Father's Work. A to ja to gdzieś widziałam. Tak, czyli ja to przyniosłem do domu. Leżało na stole długi czas. Tak. No nie długi czas, to w tym tygodniu to przyszło. W zeszłym. W tym. Dzisiaj jest poniedziałek. Przestań się kłócić, cały czas się kłócisz. Od rana się kłócisz. Poprawiam. My Father's Work.
I chciałbym Państwu zadać to samo pytanie, co zadaję dość regularnie. Dlaczego? Dlaczego ja tę grę wesparłem? O co mi chodziło? Dlaczego ją wybrałem? Dlaczego ja nie chcę w nią grać? Przesłali mi ją i teraz w ogóle dajcie mi spokój. Nie ogarniam tego wątku. Nie ogarniam tego, jak to jest, że widzi się reklamę, widzi się marketing, człowiek się tym zachęci, klika to i mija potem rok czasu, ta paczka ci przychodzi w jakimś randomowym momencie twojego życia, w jakimś jesteś zupełnie innym zakrętu swojej historii. Dostajesz tą grę i mówisz, w ogóle czemu ja to wsparłem, w ogóle mi to nic się nie podoba, w ogóle ja tego nie chcę grać. Instrukcja ma 20 stron, chyba oszaleliście. No i co ja mam z tym zrobić? I te gry, mam już teraz, proszę Państwa, by to zobaczyło na zdjęcie, by nie uwierzyło. Mamy stertę gier w wysokości 1,50 m, w dodatku takie sterty są dwie. I to są wszystko rzeczy, co na przychodziły, co ich nie chcę w zasadzie. Już fraganem zostaniesz, chociaż masz, chyba nie ma żadnych tych predyspozycji ku temu. Myślę, że chyba tak po prostu działa marketing i to sam doskonale o tym wiesz, że tak właśnie marketing działa, że my sobie siedząc gdzieś tam w sieci, coś oglądając, to nagle podoba nam się jedna, druga, trzecia rzecz, czwarta rzecz i potem nagle stwierdzamy, że ta piąta rzecz to jest dokładnie jakby kumulacja tych czterech rzeczy, które nam się wcześniej podobały. Ale jest taki właśnie taka decyzja o zakupie, nieprzemyślana, klikasz to i mija miesiące, on to do ciebie przychodzi i w ogóle po co mi to było? Więc no trzymajmy kciuki, że będzie to dobra gra. Trzymamy kciuki, że tą jakieś instrukcję kiedyś przeczytamy. Plusem dla tej gry jest to, co Marysi ostatnio wygadała, że w zasadzie to lubi gry kampanijne. To jest gra kampanijna. Tylko, że nie przeczytasz instrukcji, no ma 20 stron, ja jej też nie przeczytam. Jak to jest kampania, nie mamy komu dać do przeczytania, no i co? No i właśnie dlatego po prostu to wspierałem. PL. Czy jest taka grupa na Facebooku? Jest taka, nazywa się ten OLX i tam można sprzedać dużo. Nie, czy jest taka grupa, że ludzie się żalą, czemu to wsparli? Nie. Co słychać psów? No przecież psa wywieźliśmy na wakacje. No teraz to brzmi, jakbyśmy go wywieźli do lasu, teraz może to wyjaśni. No, bo to... Nie no, psa wywieźliśmy na wakacje do mojego ojca, który mieszka na wsi i tam sobie piesek będzie mieszkał przez cały lipiec, ponieważ Lena wyjeżdża na obozy. Ty wyjeżdżasz, wylatujesz do stanu. Ja mam tutaj w lipcu plany bardzo rowerowe, więc po pracy chcę sobie na jakieś rowery mykać. No i szkoda piska, żeby siedział w domu, a ona za rowerem, jak widzi rower, to absolutnie odmawia biegania za rowerem. A na rower się nie mieści. Może nie lubię, jak ją chlapiesz wodą z roweru. Jaką wodą z roweru? W kałuwy. Nie, ona po prostu nie lubi biegać. Ona w ogóle na spacery długie też nie lubi chodzić, bo ma małe, krótkie nóżki i ma właśnie koty przebiegłe. Więc piesek jest na wakacjach, jest ma tam dobrze, siedzi z innymi pieskami, pilnuje kur sąsiadów, jest fajnie. No i wielu z Państwa zapytuje się, minutę, tydzień, jak nam się mieszkało z Disney+. Było bardzo wiele komentarzy pod naszym poprzednim odcinkiem, więc bardzo dziękujemy za Państwa wypowiedzi na temat tego, jak Wy do tego podchodzicie, do tych platform streamingowych. Było podobnie jak u mnie w firmie podczas debaty, czyli faktycznie przeróżne podejścia. Chociaż jedno mnie szczególnie uśmiechnęło, jak jeden z Was napisał, że go wychodzi to dość drogo, 1200 zł za jeden film. No faktycznie, to Januszek, tak? Januszku, drogi Januszku, jeśli faktycznie oglądasz tylko jeden film rocznie, to platformy streamingowe nie są dla Ciebie. Idź do kina faktycznie na raz do roku. Bo to faktycznie nie. Ale wiesz co, to jest faktycznie tak, jak ja bym sobie miała te wszystkie platformy kupić, czy ja oglądam jeden serial, nie kompromituj się tym maniaku. Przypominam Ci, że na podcaście jest spodem są dane, ile obejrzałeś seriali w 2019 roku. Tak, była pandemia, to się nie liczy, a teraz w ogóle nie oglądam, no mam tylko doktora Martina. A co robiłaś wczoraj? Doktora Martina oglądam. A wczoraj co oglądałaś? I do odcinków, czy odcinki czego? Doktora Martina. Nie? Serial takiego, taki morderca? Co? No on tak ogląda, że na oglądanie w ogóle ty wymazuje i potem twierdzi, że nie ogląda, nie używa tych platform. To fajne było. No. Dobra, tak? Właśnie ja mam... A kto pyknął swojego Boscha? A kto pyknął swojego Boscha Legacy? No dobrze, ale zobacz. No to co mówisz, ludziom, dobrze, że nie oglądasz? No, ja nie mówię, że nie oglądam. Kiedy to odpowiedziałeś, co nagrane? Tylko chodzi mi o to, że gdybym w skali roku miała na przykład rozłożyć to sobie jakoś tam, nie wiem, w czasie się powiedzieć, ile nam dziennie na przykład poświęcam na jakieś tam oglądanie, to myślę, że byłoby to bardzo niewiele w porównaniu z Tobą na przykład. Nie, nie jest to prawda zupełnie. A ile pyknąłeś wczoraj tego Vision, WandaVision, WandaVision? Więc jak Państwo się zapytują, jak się zapatrujemy się na Disney+, pierwsza interakcja z Disney+, z mojej strony Ignacego, bardzo pozytywna. W ciągu tego tygodnia udało mi się obejrzeć aż dwa seriale. Dwa seriale pyknąłem. I teraz wyjaśnię, jak to się wydarzyło. Pierwszym serialem, który poszedł na ogień, był Hawkeye. No Państwo wiedzą, ten tam, co strzela z łuku. Z łuku? Z łuku on strzela, no. I teraz, po pierwsze, sama ocena serialu. Warto zobaczyć, jeśli Państwo lubią takie zwykłe kino, niedziela po obiedzie. Strzelają się, biegają, są dowcipy. Zwykłe kino do popcornu.
na które szkoda czasu moim zdaniem. No. Dokładnie tak, jak ktoś lubi, jak ja, to może obejrzeć, jak ktoś nie lubi, to nie straci, nie straci w życiu dużego ominie. Ale fajnie się ogląda. Ale do czego zmierzam? Do brzegu. Zmierzam w taki sposób, że zarówno ten serial Hawkeye, jak i serial WandaVision, obydwie dwa seriale mają odcinki, które trwają 25 minut, 20, 27, góra 30. Są mega krótkie te odcinki. Takie sitcomowe, nie? To... I teraz to jest mega trik. Ja tutaj Państwu się chciałem podzielić swoją wiedzą wydawniczą, że myśmy w dawnych początkach, jak zakładaliśmy firmę i wydawaliśmy to czasopismo Portal, Mary kojarzy te cegły, 160 stron A4, mała czcionka, mikroczcionka. A potem robiliśmy dodatki do Neuroshimy i fani Neuroshimy pamiętają tą dodatek Detroit, który ma 480 stron opisu miasta. I byliśmy po prostu z oraczem jak poryci, bo chcieliśmy temu klientowi dać tego kontentu tak dużo, żeby ten klient to zobaczył i zemdlał z wrażenia, że my jesteśmy wspaniali. A wrócił do Was za rok. I jak wszystko przeczyta. Później się zorientowaliśmy, że ci klienci tego w ogóle nie czytają, bo tego się nie da przeczytać, tego jest po prostu za dużo. I to jest taka trochę sztuka dla sztuki, że no my to produkujemy ten content, produkujemy te dziesiątki, setki stron tekstu, tego nikt nie czyta. I odkrycie nastąpiło, kiedy tłumaczyliśmy na polski rynek dodatek Graj Twardo, Johnego Wicka, który się świetnie przyjął, ludzie byli zachwyceni, a ja ten dodatek przetłumaczyłem z tego angielskiego w dosłownie dwa weekendy. Już teraz nie pamiętam ile ten, ale to była kwestia po prostu kilku dni, czy kilku popołudni przetłumaczone. Ja mówię do Racza, ty słuchaj, no to w ogóle takie coś, to ja piszę w weekend w ogóle. I Michał mówi, no to napisz. I napisałem Great Trickiem, czyli to moją książkę, którą napisałem w te metaforyczne dwa tygodnie, cała książka powstała od zera. Wydaliśmy to i ludzie zachwyceni. I co się okazuje? Okazywało się, że jak dawaliśmy mniej tego kontentu, dawaliśmy mniej tej treści, to ludzie byli zdolni to przeczytać i mieli zdolni to byli to wtedy o tym się wypowiadać na forach i chwalić i powiedzieć, że są więcej. I troszkę tak jest takie powiedzenie, że od stołu należy odejść z lekkim jednak poczuciem niedosytu, żeby się nie napalać na maksa. To tak samo było z tymi podręcznikami, że ludzie przeczytali, bardzo im się podobało i chcieli jeszcze. A już wiesz, dlaczego w Stanach wychodziły cieniutkie komiksy po 3 dolary, czy 1 dolara? Tak jest. Nie ma co tego klienta zamęczyć. I teraz to samo się wydarza właśnie Disney+, zamiast walić godzinne seriale, zamiast walić 90-minutowe seriale, jak niektórzy szaleńcy, to oni 20 minut i next, 20 minut i next. No i w ten sposób, takiego właśnie takich mikrodawek, takich mikro przygody z kontentem. Ja walnąłem jeden serial w jeden dzień, drugi serial w drugi dzień. Jestem zachwycony, ja to Państwu przekazuję. Wreszcie mogę się powiedzieć, że coś zobaczyłem. Disney Plus robi to ja samo. Ja chyba trzy odcinki Wandy oglądałam z Tobą, bo te pierwsze dwa biało-czarne były zarąbiste i takie właśnie fajne, śmieszne. Więc faktycznie to, czego nauczył mnie John Wick, że klientowi trzeba dać troszkę mniej niż troszkę więcej, żeby on to mógł skonsumować, to Disney Plus to robi i ma potem wielką przewagę nad konkurencją, że o konkurencji nie mogę powiedzieć, że zobaczyłem dwa seriale, a tu zobaczyłem i już reklamuję. To była moja wypowiedź o serialach Disney Plus. Bardzo dobrze, ten weekend ci zleciał, widzę. Muszę częściej wyjeżdżać, to byś miał co oglądać. No ale Mary zobaczyła ze mną pierwsze dwa odcinki WandaVision i ostatni, więc ja ogarnęła temat. To był ostatni, właśnie zastanawiałam się, dlaczego tak się on był taki dramatyczny i taki właśnie no, taki tak... patetyczny, jak ja nie lubię. I tak się później domyślałam, że to pewnie był ostatni, bo się nagle straciłeś spokoju i wyłączyłeś. Więc no się popakałem tam i pomyślałem. No tak właśnie myślałam. Proszę Państwa, co słychać u świnek morskich? Co to z tymi świnkami? Mamy jakieś zwierzę jeszcze inne? Nie. Bo ja mam więcej takich tutaj, że musimy mieć takie przeplatanki bardziej. A u rybek w firmie? Mają się bardzo dobrze. Okay. Rosną, szczególnie skalary. To będzie na święta, będzie jak znalazł. Skalary. Nie są karpie, tylko skalary, bo zatem nie jemy takich rzeczy. No proszę Cię, takich zwierzątek nie jemy. No ryba to ryba, czy nie? Kupić Ci karpia? Nie. No. No by później pływał tu cały czas, bo byśmy nie mogli go dać. Ty, ale no poważnie, proszę Państwa, ale są te ryby, co mnie dane? No myślę, że nie wiem, każda chyba ryba jest jadalna, tak? Z jakimiś trującymi. Czy słucha nas ktoś mądry? Znaczy, że starczy mądrzy się od nas. Ty nie musisz jakiś bardzo mądry. No bo jak co to... Znaczy nie to robimy testów, czy te ryby da się zjeść, to na pewno. One są ładne, sobie mieszkają w naszym akwarium i są nasze. Nie no, w dobie, w którym rząd nas zachęca, żeby zbierać chrust na zimę, to może kolonia głupików, oni się sami płodzą. Wszystkie się same płodzą. Ale głupiki szczególnie intensywnie. Mhm. To by było no, one są głupiki, co, nie co niedziela obiad. Patelniaki tak zwane. Ja pamiętam, że jak jeździłam gdzieś tam dawno temu na wieś jako dziecko, to kuzyn zawsze miał wędkę z kija zrobioną dosłownie, gdzie był kawałek żyłki, haczyka i nawet chyba bez pławika to było. On po prostu zarzucał w rzece, bo ta rzeka to był
chyba taka Shiva się to nazywało, ja pamiętam, już mogę się mylić. I tam po prostu co chwilę jakieś takie małe rybki się na to łapały i to się nazywało patelniaki. I ponieważ to no, były czasy, jakie były, tam żarcia za bardzo nie było na tej wsi, no to ciotka je mieliła w takiej maszynce do mięsa dosłownie i zrobiła z tego placki z ryby. I to było dobre. Czyli na głupikę da się zjeść. No trzeba by bardzo dużo zmienić. Oni się bardzo szybko płodzą. Ale to, że się płodzą, to znaczy, że możecie zjeść. To dzieci są. Dobrze. Rybie dzieci. Proszę Państwa. To o tym powiedziałem, o tym powiedziałem, o tym powiedziałem, o tym. No to koniec podcastu, to mamy to, że ogarnię to wszystko. Aha, nie. Jeszcze musimy o grach planszowych powiedzieć trochę. Ale nie potrafimy. Ostatnio się zapałem właśnie, że my nie potrafimy mówić o tych grach planszowych, no. No jak ja powiedziałem drugi tydzień z rzędu o tej grze Bag of Chips, to się wszyscy śmiali, bo miałem drugie podejście. No już trzeciego nie rób. No nie, już dać temu rebelowi promować, w co graliśmy. W co graliśmy. Dzisiaj opowiem Wam o grze... jak ona się nazywa? Gdzie jest mój telefon? Kurczę. Nie mam pojęcia. Dobrze, to tutaj to znajdę, tutaj to znajdę. Państwo się nie martwią. Ty, twój telefon. Wiesz, nie gdzieś tutaj po tym pokoju. W międzyczasie przyszedł do nas Jodek, który będzie mieć jakieś dźwięki wydawał. Space Station Phoenix. Space Station Phoenix. No i to jest... już to synotuję. Space Station Phoenix. Jakieś półtora roku temu, czy dwa lata temu, to już było za czasów pandemii, ten czas się wiadomo wszystkim nam zlał, opowiadaliśmy i recenzowaliśmy grę Beyond the Sun. Mam w pokoju ukrytą. To był nawet taki, nie wiem czy pamiętasz, taki była historia, że byłaś bardzo nakręcona, żeby jakąś dobrą grę SF, żebyś się chciała sobie zagrać i ten Beyond the Sun ci przyniosłem. Beyond the Sun, gra wydawnictwa Rio Grande Games. Gra, której cała mechanika opiera się na bardzo sprytnym drzewku technologicznym. De facto po prostu odkrywamy kolejne technologie i tam się robią różne silniczki. Ta gra ostatecznie po prostu nie wyszła. Nie wiem, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ona wygląda jak prototyp. Ona wymaga dużo jeszcze ale pracy. Wygląda nie najlepiej i nie jest w stanie, ponieważ gry firmy Rio Grande Games są raczej drogie. Oni nie biorą jeńców. Mógłbym o tym kiedyś cały odcinek zrobić podcastu o firmie Rio Grande Games. To jest firma, która jest na rynku od bardzo, bardzo dawna. Ma gigantyczną, bardzo lojalną bazę fanów. I oni wydają raz do roku, albo dwa razy do roku grę science fiction. Ci fajnie to kupują w ciemno. Nieważne, czy to kosztuje $60, czy $70, czy $80, whatever. Nowa gra z Rio Grande Games kupuje. I oni to kupują, to są zazwyczaj bardzo dobre gry. Natomiast potem, kiedy się to rozważa na wydanie w Europie, kiedy to się rozważa na wydanie w Polsce, to się nie spina. I się obraca te $70 i z tego wychodzi nagle kilkaset złotych, a gra wygląda niestety jak prototyp, no to są różne. Więc ja bym nie wiem, czy Beyond the Sun się ukaże w Polsku, czy nie. Nie ukaże się raczej z nakładem wydawnictwa Portal. Natomiast ten wstęp jest do tego, że dostaliśmy kolejną grę z Rio Grande Games do ogrania. Space Station Phoenix. Tutaj także chciałem powiedzieć to tą samą, co powiedział Beyond the Sun, czyli jakby warunki finansowe, ekonomiczne i tak dalej. Nie wiem, czy tą grę wydamy, czy nie wydamy, czy ktoś inny ją wyda. To w ogóle jest nieistotne dzisiaj. Dzisiaj mówimy o samym gameplayu. I teraz tak. Gra Space Station Phoenix. Ja w nią grałem, kiedy była prototypem. W 2018 roku. A wszystko zaczyna się nawet w 2017 roku. W 2017 roku byłem na Gathering of Friends Alana Moona i tam testowałem Alien Artifacts Marcina Robki i Fioli Kijowskiej. I podczas tych testów Alien Artifacts bardzo mi pomagał pewien pan, którego potem się dowiedziałem, że bardzo pomaga w developmentie. Nie pracuje w Rio Grande Games, ale jest tam z nimi skomplowany i tam im pomaga w testach. I mi pomagał faktycznie w tych Alien Artefaktach. I jak ja potem rok później, w 2018, przyjechałem znowu ten konwent, to z kolei on miał swój prototyp. No ja jako osoba, że tak powiem, lojalna i honorowa, powiedziałem, że teraz ja ci pomogę i teraz ja z nim testowałem ten Space Station Phoenix. I pamiętam, że grało mi się dość sympatycznie, że była to bardzo skomplikowana gra i to był naprawdę taki dość kompleks, ale bawiłem się całkiem spoko. No i od 2018 do 2022 minęło 4 lata. Czyli nie w kidmuchał, długo tu dewelopowali. I gra wreszcie jest wydana. Wiedz już w internecie, że może sobie ludzie sobie ją kupują, nie wiem, czy są jakieś preordery, czy cofka już jest. No i także my dostaliśmy taki egzemplarz do ogrania. Tutaj widzę na Board Game Geeku ocena 8.1, czyli nie w kidmuchał. Wyściął, to jest na razie 100 ratingów, dopiero ta gra trafia do klientów. I co? Znowu, gigantyczne pudło, masa tektury, masa tam jest tego wszystkiego. Znowu, niestety, nieco tanie. Znowu, jeśli chodzi o grafikę, no to wygląda to lepiej niż Beyond the Sun, ale no niewiele lepiej.
oni tam wciąż mają takie dość mocne, mamy w nosie ilustracje, mamy mieć po prostu ikony, jasne, to wszystko wygląda jakby było projektowane przez inżyniera. Natomiast jakby w tym dziale DTP w Rio Grande nie pasował żaden grafik, tylko mają tu inżynierów, to nie jest takie złe, bo te gry mają zawsze zajebistą ikonologię, są bardzo czytelne, siada się i po chwili się rozumie, o co chodzi, natomiast piękne to nie jest. Mary aż tak pokiwała z głową, że się ze mną zgodziła troszeczkę. Powiem ci, że generalnie ciężko jest, mam wrażenie, zrobić ładną, kolorystycznie grę o kosmosie, gdy jednak no, tło zawsze to będzie czerń, granat, ciemne kolory, tak, planety, cokolwiek. I to może być ładnie ciężkie. Zawsze tam jest jakiś granat, pomarańcz, no wiadomo, kolory kosmosu. Tak, ale chodzi o to, że ten mocno nie ma ilustracji, tylko są same ikony na tych wszystkich komponentach. Gra Space Station Phoenix opowiada o tym, że budujemy stację kosmiczną naszą. Natomiast ponieważ jest bardzo niewiele surowców w miejscu, gdzie my tą stację budujemy, bo jest jakieś tam takie klimaty, są to jakoś tam, to jest farfowo opisane, to my, żeby tą stację budować, podejmiemy dramatyczną decyzję i oczywiście próbujemy wydobywać, próbujemy eksplorować okoliczne księżyce, tam jakieś planety, coś tam zbierać, jakąś rudę, ale jest to bardzo trudne i wtedy tam się rzuca się kostkami i czasem się trafi, czasem się nie trafi taka ruda. Natomiast możemy nasze statki, naszą flotę, która przyleciała tutaj do tego rejonu kosmosu, zacząć demontować i przerabiać na budowanie stacji kosmicznej. I teraz mechanika w tej grze polega na tym, że na początku gry każdy z graczy startuje z jakąś liczbą kart, która nie chce zmyśleć, nie pamiętam, załóżmy, że 7 kart mamy. Te 7 kart reprezentuje akcje, jakie możemy w tej grze robić i w trakcie gry będziemy podejmowali bardzo trudne decyzje, czy będziemy mówili, dobra, tej akcji jednak już nie będę robił, trudno, wygram tą grę bez tej akcji, natomiast ja potrzebuję ten statek kosmiczny, który tą akcję mi generował, zdiskardować, odrzucić, wziąć z niego rudę, żeby wbudować kawałek stacji kosmicznej. No i to jest cała gra, polega właśnie na takim balansowaniu, takim tańcu pomiędzy rozstawaniem się z bólem serca z niektórymi z akcjami, które mieliśmy na początku gry, żeby dostać rudę, żeby z rudy zbudować stację kosmiczną. Gra się kończy, kiedy uda mu się zbudować 9 element stacji kosmicznej, albo tam też jest kilka innych elementów, znaczy warunków, na ten główny, najważniejszy, taki najbardziej oczywisty jest właśnie, kto pierwszy tą stację kosmiczną zbuduje. Mega mi się ten mechanizm podoba. Sprytnie jest także zrobione, że jak my rozwalimy naszą akcję, a nawet jak jej nie rozwalimy zawsze, to możemy iść do innego gracza na jego statek i tą akcję u niego wykonać. Więc jest dość duża interakcja. Jakbyśmy z Mary grali we dwójkę, to akurat tak nie było. Każdy sobie rzepkę skrobał samemu. Natomiast jak grałem w firmie na 4 osoby, to w zasadzie w każdym rundzie wszyscy biegali po sobie nawzajem. Po tych swoich statkach, jak się patrzyło, ten już rozwalił sobie tą akcję, to pewnie przyjdzie do tego gościa, to ten gość przyjdzie do mnie, to ja sobie rozwalę to go tym zablokuję. Taki dodatkowy jeszcze element. Jak ci się podoba? No właśnie, pamiętasz, czy po zakończeniu rozgrywki mówiłam ci, że dla mnie to tak, właśnie zdziwiłam się, co powiedzieć na początku, że to jest trudna gra złożona, że dla mnie to jest właśnie dosyć łatwa mechanicznie gra, która udaje trudną tak naprawdę, bo tam no nie wiem, wydaje mi się, że jest dosyć łatwa. Natomiast bardzo fajne jest faktycznie to, co mówisz, że niszczymy sobie pewne elementy i nawet fabularnie, jak ja tam powiedzmy nie jestem jakąś fanką fabuły, to ma to jakiś tam sens, prawda? Mamy jakiegoś, nie wiem, łazika, cokolwiek, rozbieramy go, potrzebujemy jakiejś części, idziemy montować coś innego. Zawsze na jakichś filmach science fiction, serialach czy statkach, cokolwiek, zawsze jest coś takiego, że oni coś wymontowują, żeby zmontować coś innego, bo to się przyda, to trzeba przemontować i to jest fajne. To faktycznie daje takie poczucie, że my coś tam sobie robimy, a nie, to już nie będzie potrzebne, jak będzie potrzebne, to kurczę, polecimy tam gdzieś indziej, weźmiemy od kogoś innego. To przyjemna gra. Myślę, że zagrałabym chętnie jeszcze raz i może nawet więcej niż raz. Proszę Państwa. Jest jeszcze tutaj taki element, który był, ja nie kumałem go klimatycznie, nie wiem, czy tego sobie coś na jakąś historię dołożyłaś. Te takie tory rozwoju technologii, takie możemy się specjalizować w konkretnych akcjach. Jak daną akcję dowolny gracz przy stole realizuje, a my się w tej akcji specjalizujemy, to my dostajemy bonusy. Przy 4 gracze to są mega duże znaczenie, bo te akcje są cały czas odpalane. Przy 2 graczach trzeba po prostu patrzeć, w co ten inny gracz będzie szedł, jaką on tam sobie strategię obrał i postarać się w tej akcji wyspecjalizować. Wtedy jak zawsze on to maksymalnie robił, to my będziemy dostawali bonusy. Dość ciekawy element na patrzenie, co się przy stole dzieje. I dość... 2 graczy to generalnie może się rozjechać całkowicie. Trzeba się po prostu bardzo popilnować. W sensie, na przykład przy 4 gracze to dość fajnie działało. Jest tu i troszkę elementu losowego, bo jak idziemy na wyprawę po te surowce, to rzucamy kostkami i to nie wiadomo, co na tych kostkach wypali.
I mamy interakcję, bo biegamy po kartach innych graczy, kiedy nasze karty już zniszczyliśmy, to chodzimy do innych graczy, by sobie u nich te akcje realizować. I teraz coś, czego myśmy jeszcze nie widzieli, ponieważ ja grałem raz w firmie i raz w domu z Mary, natomiast w tym pudełku każdy z elementów stacji i każdy z elementów tej naszej bazowej matki stacji, tych startowych takich, jest pierdyliard. Po prostu każdy z tych elementów, jeśli chodzi o regrywalność tej gry, to oni po prostu są jacyś szaloni. Dlatego ta gra tak niestety cenę ma dość sporo, bo tamtej tektury jest multum, bo wszystkich wariantów wszystkiego jest po prostu 10 razy więcej niż potrzeba. Nie wiem, kto w dzisiejszych czasach tyle gra w gry. Może w Ameryce faktycznie grają, tak, że mają. Ale nie powiedziałeś jeszcze o dosyć takim ciekawym elemencie tej gry, że my wykonując jedną z akcji mamy do wyboru kości, którymi możemy rzucić. Więc my decydujemy o ilości tych kości, którymi rzucamy i które wybieramy. I to fajnie przyspiesza tę grę, dlatego że ona, gdyby nie te kości, to prawdopodobnie strasznie by przymulała, prawda? Bo każdy by starał się wszystko przeliczyć. To jak zwykle kości wprowadzają pewien element takiej losowości, że no niby wiesz co wypadnie, bo one tam statystyki mają takie dosyć jasne, ale znaczy łatwe do przewidzenia, ale jak to kości zawsze zrobią swoje i to mi się też dosyć podobało, że rzucasz i kurczę, no, liczysz na coś, najczęściej się udaje, bo tak jak mówiłam, te kostki mają fajne statystyki, takie przyjazne graczom, ale no, tak to kości może być różnie. Proszę Państwa. Space Station Phoenix, kolejna dobra gra science fiction z firmy Rio Grande Games. Oni umieją w te gry science fiction, tamten cały zespół deweloperów lubi science fiction, po prostu oni te gry robią. Czy ktoś to będzie w Polsce wydawał, czy nie, to tego nie wiem. Nie mam takiej informacji, natomiast warto się temu przyglądać na wersji choćby angielskiej. Taka historia. I teraz przejdziemy do gry piątka. Nagrywamy to z dogrywki. Po to, Państwo, jeśli Państwo wyczuli taki moment dogrywki, to wyjaśniam, że taka dogrywka się wydarzyła, ponieważ nagraliśmy tą recenzję. Ale pod koniec recenzji się zorientowałem, że Mary w ogóle mówi o innej grze, niż myślała, co mówi, więc musimy to nagrać jeszcze raz. Więc jak już mówiłem w tej pierwszej wersji tego. A ja czekaj, jeszcze zanim ci przerwę. Ja sobie przypomniałam, że ja grałam w to, co teraz graliśmy, czy graliśmy w piątkę, jak było jeszcze prototypem u nas w filmie. Tak mogło być. Tak było. Więc historia jest taka, proszę Państwa, że wydaliśmy grę piątka. Bardzo mocno aktualnie ogrywana na wszystkich lunch breakach, bo po prostu mega fajnie to nam siadło. I ja na temat tej gry napisałem felieton, który gdzieś tam znajdziecie na social mediach. No mówiłem, ale niestety oni tego nie słyszeli. Więc gdzieś na Facebooka można ten felieton będzie zobaczyć, ale jak to nie znajdzie, nie przeczyta, to streszczę o co mi chodzi. A chodzi mi o to, że im dłużej w tą grę gram, tym bardziej widzę, że ona ma jakiś taki magiczny element, którego nie pojmują i to muszą się powiedzieć wśród naszych słuchaczy psychologowie, jak to działa, że to jest gra, w której musimy wymyślić skojarzenia. Czyli na stole są jakieś hasła typu żółty, wysoki, miękkie, niebieskie, jakieś takie są różne hasła i musimy wymyślić skojarzenia do takiego hasła. Na przykład żółty, wysoki i ktoś tam napisze żyrafa, a ktoś inny napisze, że to jest dźwig, a ktoś inny jeszcze napisze, że to jest żółty budynek. Ale jeśli przy stole dwóch graczy napisze takie samo skojarzenie, czyli dwóch graczy przy stole napisze żyrafa, to oni dostają dodatkowe punkty. I wtedy dostają mega taki bonus adrenaliny. Jest to jakieś coś fascynujące, że faktycznie ludzie przy stole tą piątkę sobie przybijają i cieszą się jakby nie wiadomo swoje, by teraz, nie wiem, odkryli jakiś wynalazek co najmniej. Taka empatia wtedy następuje. Jest jakiś taki zupełnie absurdalny boost pozytywnej energii, czego jakby się przeczytało reguły tej gry, jakby się dowiedział, o czym ta gra jest, to człowiek tego nie widzi, a jak gra, to dopiero dostrzega. Ile jest po prostu takiej dzikiej frajdy z czegoś takiego, że hop, masz takie samo hasło jak ja. Jak ten felieton pisałem, to podałem tam taki przykład, że jak ktoś powie, że lubi zespół WW, a ja powiem, że to, żeby jest zespół WW, to się obydwoje ucieszymy. Nie wiem, dlaczego tak jest w życiu, że się nagle cieszymy, że ktoś inny też lubi zespół WW, ale jakoś tak to jest i na tej mechanice ta gra jest oparta. Na tym, że my się cieszymy, że ktoś wpadł na taki sam pomysł jak my, mamy dodatkowe punkty. Niestety, jak się gra z moją żoną, to trudno zdobyć jakieś punkty oczywiście. Dlaczego trudno zdobyć jakieś punkty? To dodatkowe, ja wygrałam. Dodatkowe w sensie. No, wygrałam. Bo na hasło drewno kobieta Maria wymyśla mama Pinokia. Ale ona napisała żona Pinokia. Miałaś punkty, a ty nie. Ja uważam, że wygrałam, bo Pinokia był chłopcem, nie miał żony. Ale mówisz mamę. Więc jest... Nie, bo jego wystrugał ten Geppetto. Czy znasz tą historię? Ale Geppetto może miał żonę i była mamą Pinokia. Właśnie nie miał żony i dlatego musiał wystrugać z tego chłopczyka. No. Ale do czego zmierzam? Zmierzam właśnie do tego... Ale czekaj, bo hasło Olenia mi się bardziej podobało. Co zostaje w lesie? Co to było? Część ciała las. Proszę Państwa, ja podaję hasło
drewniane ręce, bo część ciała Ilastu, drewniane ręce, jest taki idiom, czy jak to się królestwo nazywa w języku polskim. A moja córka, co tam powiedziała? Że morderstwo. Morderstwo w lesie, bo powiedziała, że zawsze po morderstwie coś w lesie zostaje, jakieś szczątki. I ciężko było się z tym nie zgodzić. Więc jest to gra, w której jest dużo... Ona się składa z dwóch etapów. Pierw na klepsydrze musimy jak najszybciej wymyślić hasła, tamte hasło jest 10 do wymyślenia i wszyscy tam sobie na swoim arkusiku szybko te hasła wypisują, pach, 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 pach i próbują coś fajnego wymyślić. Potem jest druga faza, kiedy te hasła sobie na głos odczytujemy i się albo wykłócamy o te hasła, albo umieramy ze śmiechu, albo przybijamy piątkę, jak właśnie ktoś trafił takie samo hasło jak ktoś inny przy stole. Im więcej ludzi, oczywiście tym jest więcej śmiechu, więcej zabawy. Downtime'u w tym nie ma, bo po prostu każdy na raz te hasła wymyśla. Tak powiedziałem, z każdą rozgrywką u nas w firmie to ta gra zyskuje. Ludzie po prostu już teraz praktycznie codziennie w tą grę sobie grają. Jest szaleństwo. Dzisiaj sobie tutaj zagraliśmy na 3 graczy. Na 3 graczy jest mniej fanów niż na 4 i mniej fanów niż na 5 i mniej fanów niż na 6. To jest oczywiste. Natomiast nadal było całkiem fajnie, natomiast dość trudno było się z takim samym hasłem wcelować, bo w drużynie było moja szalona Mary i moja szalona córka. No nie mogłem się z nimi w ogóle połączyć na skojarzenia. Miałeś tak z czapy hasła, że no, wiesz, inny w ogóle level. Na przykład miękkie wakacje miałem, że ma teraz, no i to akurat to trafiłem. Tak samo jak to jedyne co. Jedyne co trafiłem. No dobrze. I widzimy, że Leni się podobał, że ona się powiedziała, że ten... I nie wiem, czemu się to skojarzyło z tą grą Telestrations. Mm-hmm. Ale co ona w tym widziała, że w Telestrations? No, Telestrations też są skojarzenia. Jak musisz zgadnąć, kto rysuje. Okej, okay, no tak jest. Czyli tak, to tak, się po, czyli musisz po... też, tam jest interakcja, prawda? Że musisz się skapnąć, co kto narysował i wtedy punktujesz. Tutaj też jakby punktujesz wtedy, gdy masz te same skojarzenia z kimś innym. Proszę Państwa, jak lubicie śmiechawe przy stole, jak lubicie takie, że trzeba coś szybko, kreatywnie wymyślić, że kurczę, szybki mężczyzna i teraz o co chodzi, czy Ben Johnson... No właśnie, chciałam powiedzieć, że jak było, to mi nie uznaliście. Że gorący mężczyzna i że ciacho i nie przeszło. Ty gdzie jest mi swoim hasłem, nie kompromituj. Więc wymyślamy na szybko hasła, wpisujemy sobie na kartkę, a potem wszyscy na głos je odczytujemy i jeśli ktoś to hasło wypisał, to sobie jeden punkt, jak nie wypisał, to ma 0 punktów, a jak wypisał takie hasło jak ktoś inny przy stole, to jest wtedy tak zwana piątka właśnie, że obydwaj wpadli na ten sam pomysł i dostają 2 punkty. I jest to ten sam koncept, który też o tym pisałem w tej chwili, to nie tego Państwo być może przeczytaliście, a być może jeszcze nie. Familiada, czyli faktycznie chcemy zgadnąć to, co najwięcej ludzi powiedziało w tej familiadzie. Do tego mam jeszcze ozdobę Karola. Dobrze, że rodzinne nie gramy w familiadę. Nie? Że Karola Schwarzburgera jeszcze w tej grze dodają. U nas nie ma Karola Schwarzburgera, ale faktycznie jest to... Kosia. Karola Schwarzburgera. Że w teleturnie jest Karol Schwarzburger, w tej naszej grze jego nie ma, ale to może i dobrze. Natomiast sama reszta zabawy jest sposób próbować wymyślić takie skojarzenie, które ktoś inny przez to też na to wpadnie. Ja troszeczkę celowałem, jak grałem, chciałem cię tu troszkę oszukać. I celowałem troszeczkę w superherosów, licząc, że Lena tak przyładuje. O, cię przeliczyłeś. Ale się przeliczyłem, bo ona jakby miała dzisiaj zupełnie inny mózg włączony. Ja tam na przykład był, że mężczyzna, przestrzeń, to tam dałem, że Superman, że tam lata, że w niebie i w ogóle. Czyli tak, ja dałam wróżka, kobieta, przestrzeń, to się nie zgadzaliście. A Lena tam coś innego wymyśliła i tyle. Anyway, fajna zabawa. Piątka, polecamy na wakacje wziąć. Tak, kupcie sobie dokładnie na wakacje, bo na pewno. Są duże kostki tam są i tekturki i tyle. I to można na plaży rozłożyć na kocu i po prostu miarę. Ona ma też tą fajną cechę, że tak naprawdę jest wiekowo niezależna i tutaj jakby nie ma zbyt dużego znaczenia różnica wieku. Nie ma. Możecie grać spokojnie z dziećmi, bo dzieci też mają jakieś tam swoje skojarzenia. I wiadomo, że jeżeli gracie z dziećmi, to wiadomo na przykład, że jeżeli będą jakieś tam hasełko, to można jechać na postaciach z bajek, żeby właśnie sobie zyskać punkty, bo wiemy, na jakiej płaszczyźnie tam więcej umysłowej są dzieciaki, jakie będą mieć skojarzenia i to też jest takie fajne, że można się naprawdę pobawić, nie dając forów. No i oczywiście na zakończenie tej mikro recenzji prezentacji wielu z Państwa się zapytuje, kto wygrał. No ja wygrałem. No nie wygrałeś. Ja wygrałam pierwszy raz, a ty miałeś remis drugi z Leną. Musiałeś to zdradzić. No musiałaś, bo robisz z siebie jakiegoś herosa. No to do widzenia Państwu. Do usłyszenia. No nie do usłyszenia, przecież to nie było na koniec ta recenzja, wszystko to, co... No bo my to teraz musimy wkleić, bo się to już Państwu to Państwu zdradzę, że zrecenzowaliśmy tą grę. Ja gadam o Match 5, Mary gada o Just One, bo nie za komu o czym gadamy. Dopiero powiedziałeś, że kostki to jakie kostki. I zrecenzowaliśmy po prostu dwie gry w jednej recenzji. A prawie nam się spięło. Prawie. Tylko inne mechaniki są. To dziękuję Państwu. Znaczy, dziękuję. Słuchajcie dalej, co tu się wkleiło teraz. Nie, w tym podcaście... Poczekaj, jak długo nagrywamy jeszcze, bo ja by... Jeszcze zdążymy. Proszę się nie martwić, jeszcze się nie schodzimy. Mamy nowy dział, tak? Mamy nowy dział. Wow. Moje
przygody z Kickstarterem. Nie. Więc chciałem. Nie. Chciałem. Ktoś z Państwa słuchaczy zaproponował, żebym zrobił top 10. Czyli ja to proponowałem, ktoś to po na komentarzach mówi, że to jest dobry pomysł. Anyway, był temat top 10 Kickstarterów, które wsparłem. I to byłaby fajna topka. Nie. Natomiast jak zajrzałem w te moje Kickstartery, w tą moją historię wsparć, w tą historię gier, które wspierałem, to wyszło, że trudno byłoby zrobić top 10. Bo nie grałeś w nie. Bo co jeden Kickstarter to większa przygoda. Więc postanowiłem zrobić coś innego. Przechodzimy do działu nowego segmentu w tym podcaście. Moje przygody z Kickstarterem. I rozpoczynamy. Po pierwsze, nie wiem dlaczego, bo to mam tu ułożone chronologicznie. I z jakichś niejasnych dla mnie powodów, pewnie miałem jakieś inne konto. Pierwszym Kickstarterem, którego wsparłem, był Nothing Personal. Oj, pamiętam. Toma Wasela. Durny dialog. Toma, tak jest, tak, mówię się. Więc nie ma go tutaj w tych zestawieniu. I to się odbyło dość bez przygody. Oprócz tego durnego dialogu z Mary, to generalnie faktycznie grę wspałem, gra do mnie przyszła, wydana mega po bogatemu, to był jeden z pierwszych Kickstarterów, ta branża się zaczynała w ogóle. Byłem bardzo zadowolony. Ja tam miałem wtedy jakieś chyba inne konto, bo tu widzę, że... To był jeszcze czas, gdy Kickstarter był z Peepolem związany. Aha, może, potem się to zmieniło, tak? Dobrze. Anyway, więc przechodzimy do tego, co tutaj widzę przed sobą. Najstarszy, który mi pokazują. Massive Darkness, wydawnictwo Simon. My jesteśmy partnerem Simon Games. My generalnie te sample różne dostajemy, natomiast to była gra, którą ja chciałem grać z dzieciakami. Chciałem dostać wszystkie stretch goals, które tam będą. Chciałem dostać milion figurek. Chciałem mieć swoje zabawki. Chciałem mieć swoje zabawki, żeby z dzieciakami swoimi grać. I wsparłem tą grę. Widzę tutaj na tą kwotę dość szokującą. Widzę, że wtedy miałem dużo kieszonkowego. Ja widzę. Widzisz. Massive Darkness. Massive Darkness przybyło. Zagrałem w to z dzieciakami. Zagrałem to z dzieciakami ładnych parę razy, pomalowaliśmy figurki, grałem ja, Nina, Olek, mieliśmy pomalowane figurki, przeszliśmy kilka scenariuszy, fajnie się bawiliśmy. Ostatecznie pierwszy edycja Massive Darkness niestety miał tą wadę, że była zbyt prosta i chodziło o to, że te scenariusze się przechodziło tak, że rzucało się tymi kostkami, te potwory się rozwalały i się szło dalej. To było dość nudne i po iluś tam partiach się znudziliśmy, że to w ogóle nie ma niestety sensu. Natomiast faktycznie umiarkowanie udany Kickstarter, natomiast recenzja z perspektywy czasu zajebiście, nie potrzebujemy tych wszystkich stretch goli. Po cholerę te wszystkie dodatkowe pudełka w tych figurek, to gdzieś tam się na szafach dalej do dzisiaj kurzy. Czy ja to chyba nie, w zasadzie to ufundowałem na Wośpa, to gdzieś tutaj nie przekazałem, więc tego nie mam w domu. Ale generalnie miliard, pierdylion figurek, z których w ogóle nie skorzystałem. Cały ten pomysł z Kickstarterowaniem tego był bez sensu, bo sama gra podstawowa i tak już mi wystarczyła i tak mi potem już znudziła. To była moja pierwsza przygoda i ona nie była, tu się nic złego nie wydarzyło, generalnie było dość pozytywnie, tylko nie pociąta dużo figurę kupiłem. Kolejną grą, którą mam tutaj na tej liście, jest, jaką sparem był Quartermaster General 1914. Gra wojenna. Coś kojarzę też. Quartermaster. Więc dokładnie, jest gra Quartermaster, którą my graliśmy wielokrotnie, czyli pewnie ze 4 razy, bo to niestety no to się wszystko sprowadza. Bardzo nam się podobała. Ja ją przywiozłem z Gamma Trade Show z Vegas. I bardzo nam się spodobała. I kiedy był Kickstarter na Quartermaster, ale pierwsza wojna światowa, zamiast druga światowa, bo ja miałem w domu drugą wojnę światową, mówię, w tą drugą wojnę światową bawimy się dobrze, fajnie nam się z kumplami gra, to wesprę pierwszą wojnę światową. To było w roku 2016 roku. No matka, jakie stare dzieje. No, do dzisiaj nie zagrałem. Ale gra przyszła. Bardzo ładnie wydana, jest w pudełeczku. Od tamtej pory nawet w tą... Szkoda, że nie ma u nas w Polsce zwyczajów wyprzedaży garażowych. Do czego zmierzasz? Że ja mam tą zajebistę stoisko. Przecież nie masz garażu, no. Więc od tego 2016 roku nie dość, że nie zagrałem w tego nowego Quartermaster Generala, to nawet w tego starego nie zagrałem. Ogólnie Compromitation. A ty będziesz wszystkie teraz 10 tutaj pozycji opowiadał? Nie, mam problem, że 3 na odcinek. Mhm. Bo więcej by było nudne. Ciekawe, które się będą kończyć słowami, że nie zagrałem. No, na razie w Massive Darkness zagrałem, ale stretch goal by mi niepotrzebne. Quartermaster General w ogóle nie zagrałem. I trzeci z tej pozycji, wydałem na niego 472 seki. To jest waluta szwedzka. Szwedzka. Korony szwedzkie, no. Nazywa się Tales from the Loop. To też pamiętam, to jest jakieś świeże. Role playing in the 80s. Tak jest, 2017 rok, 5 lat temu. To nie, przyszło niedawno. Przyszło to bardzo dawno. Tak? Tak. RPG, który wydany był potem, został w Polsce przez wydawnictwo Black Monk. RPG inspirowany oczywiście serialem Stranger Things, tylko dzieje się akcja w Szwecji. Przepiękne ilustracje, przepiękny świat.
kupiłem ten RPG dla ilustracji, nie zawiodły mnie, są wspaniałe. Oczywiście, że w to nie zagrałem. I nie zagrasz pewnie. Małe szanse. Więc proszę Państwa, z tych trzech, dzisiaj mówimy o trzech, projektach kickstarterowych. Kosztuje mnie to bardzo dużo pieniądzorów, jak tutaj na to patrzę. Massive Darkness troszkę pograłem, Quartermastera w ogóle nie zagrałem i Tales from the Loop w ogóle nie zagrałem. Co ja robię, po co ja to wspieram, to był taki cykl. Jesteś kolekcjonerem, 29 mają. Nie. Zbieracie, jesteś zbieraczami. Ja w głębi duszy wierzę, w to zagram. Serio? I teraz sobie robię reality check, że nie zawsze to wychodzi. Ja wiem, jaka jest metoda na to, żebyś w to zagrał. Jaka? Że na przykład od dzisiaj mówisz sobie, że nie kupisz nic, ale dosłownie nic, nie kupisz komiksu, książki, gry, dopóki nie zagrasz na przykład 10 tytułów z danej listy. Nie, tak robię przecież. No nie robisz, bo cały czas nowe paczki przychodzą, nie kłam. No nie, bo ja to łamę ten przepis, ale ten przepis, no właśnie, ale ten przepis generalnie jest, że no, nie wolno nowego, dopóki... Tu jest ta sterta tutaj, to właśnie są, że nie kupię nowego, dopóki tego nie przeczytam. Tylko ta sterta rośnie. To będziesz przez 5 lat. No właśnie, ta sterta nie działa. W sensie, patrzymy na stertę, która ma już około metra i powiedziałbym na szerokość, też jakoś metra chyba. No i jest taka historia, ale duże to jest. To są komiksy, które mają zakaz iść na półkę, bo jeszcze nie przeczytałem. Przecież one są teraz wersją, jak ty wylecisz do Stanów. No właśnie. Co u ciebie? No u mnie właśnie patrzę na tą półkę i nie wiedziałam, że ty jeszcze tego nie przeczytałeś i to ma stąd teraz wylecieć. Ja to takim remont zrobię, że się nie wszystko będzie fruwać, latać i w ogóle będzie przyjemnie. Słuchajcie, u nas burza dzisiaj, w ogóle jakieś alerty przyszły, zagrożenie burzowe i co na leki, co na wianki. Przez moment faktycznie groźnie powiało, popadało, zrobiło się wreszcie chłodno, bo było już ciężko. To jest też jeden z powodów, dla których ja z tego Pyrkonu uciekłam w piątek, żeby już nie być w sobotę, bo 38 stopni na halach targowych to nie są moje klimaty. Czy mówiłeś, że tam była klimatyzacja? Była klimatyzacja, ale mimo wszystko było duszno. To przestań się zaprzeczać. Się nie zaprzeczasz, ty panie Kickstarter. Przeczytam i zagram. Nasi widzowie na kanale YouTube zadają nam różne pytania, komentarze. Nasz stały słuchacz Kuba z Warszawy napisał, że zainteresował go ten Trollfest. I że nie wiedział, że jest dużo gier muzycznych. Ja też nie wiedziałam, szczerze mówiąc. No więc proszę Państwa, jako Wasz wierny podcaster, trzeba wejść na Board Game Geeka, znaleźć sobie Family Music i wyjdzie Wam 9 stron gier, a na każdej stronie jest 50 gier. 9 razy 5, 450 gier o muzyce. Tutaj jesteśmy w takim cyklu, właśnie szukamy ciekawych gier, więc tutaj sobie przewijamy na przykład... Seven Wonders ma muzykę? Mixtape Massacre. Na przykład taka gra z 2016 roku. Kenny G, Keeping It Sexy. Nie jest sexy, tylko sexy, że się cieszysz. Battle of the Bands. Show Business. Czyli generalnie gier jest, tylko cały czas się zastanawiam, jak to ma się do odniesienia, jakie to ma odniesienie tak naprawdę do muzyki, czy grają w to ludzie. Powiedzcie się, czy grają w to ludzie, którzy są związani. New Orleans Big Band. Są związani z muzyką, czy są na przykład gry wiedzowe, The czy Lord of coś Rock tam dają, no nie wiem. Ja nie spotkałem się chyba nigdy z grą o muzyce, szczerze mówiąc. Battle of the Bands in Core Edition. Tu jest, proszę, Rock and Roll Manager. Jak Football Manager, nie tylko rock'n'rolla, tam Presleyem grają. Justin Bieber, Backstage Pass Game. I nawet Monopoly, Presley. Metal Mania. Ale patrz, Don't Forget the Lyrics, to może być fajne. Duran Duran Into the Arena. To następny, zobacz. Don't Forget the Lyrics, ciekawe, czy to jest tak na przykład, że grasz sobie i musisz tam dopowiedzieć kawałek piosenki. Na pewno, To wszystko to wygląda na to, że to są teraz gry, które gramy jako w postaci quizu gdzieś tam na PC-tach, czy PlayStation, czy Switchach i tak dalej. Więc zostawiam Państwa z tą wiedzą, że jest taka gra jak Backstreet Boys Around the World. I Państwo sobie czasami wygooglują, co to za gra jest i dlaczego musi być w Waszej kolekcji, ale gier muzycznych jest sama masa faktycznie i gier, w których jesteśmy menadżerami grupy, nie piłkarskiej, tylko grupy muzycznej, naprawdę jest znacznie więcej, żeby się człowiek spodziewał. Ja właśnie chciałabym naprawdę się kiedykolwiek dowiedzieć. Co ty robisz? Teraz powiesz, nas wyłączą. Teraz zapalniczki w górę. Czy ty teraz tańczysz przed mikrofonem, to nie ma sensu? Wyłącz to, bo nam koperety zrobił. Co to było teraz? No powiedziałeś, że jest Backstreet Boys, coś tam. No więc, proszę Państwa, kłaniamy się nisko. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia za tydzień, a ja w ogóle za tydzień w środę to będę na Openerze. Co? Na Openerze. Opener Festival w Gdyni. A
A, dużo z Państwa się z nami zgodziło, że ten bób to faktycznie pobogatuje. A w ogóle chciałam powiedzieć, że ten bób to tutaj, a teraz jak byłam w Poznaniu, to bób za 12 zł. To tutaj u nas jakiś na Śląsku, to nie wiem, jakiś chyba termoaktyw. No wkręcicie w ten bób po prostu. Tam idź do tej pani i powiedz, pani, bo tu się w internecie śmieją, że kupiłam bób za tyle. Kupię, mąż mi kupił. No. Mąż nie odmówi przecież, no ale i potem... Nie miałeś karty tu sobie nawet. Nie denerwuj mnie. Dobra, do usłyszenia za tydzień. A nie będzie archiwum? Nie mamy czasu na archiwum już chyba, bo gadamy. A, jeszcze mamy chwilkę. Ty gdzie masz tą kostkę? Wiesz co? Nie wiem. To twoje biurko przecież, co zrobię z kostką? Koty zabrały może. Posprzątałem. Nie ma kostki, więc nie będzie archiwum. Mogę Batmanem rzucić. 7. 7 to byłoby 2022 minus 7 to jest 2,15. 2,15, mamy coś takiego, proszę się nie martwić, my ten podcast nagramy od zawsze. Tylko, że w 2015 chyba na to tutaj nie prowadziliśmy. Nie chcę do życia. W tym. No, ale to opadę do Państwa też, żeby oni się nie nudzili. Ja jestem zafascynowana, jak daleko Ty tutaj lecisz przez te odcinki, bo 68 się może okazać, że faktycznie zaczęliśmy może wtedy dopiero, a nie, że nagrywaliśmy nie coś. Nie kompromituj się wszystko. Nie, że nie kompromituj się. 2015 luty. Proszę, bo teraz jest czerwiec. 2016. Dobrze, to otworzę na losowym. To jest 2015 rok. Nagrywaliśmy odcinek 76. A nie, to mi wygląda jakiś październikowy, tylko że musimy się cofnąć. Jeszcze się cofnę. To jest Gencon, to musi być wcześniej. O, widzę teraz to blisko. To był pierwszy Gencon w ogóle chyba. Nie, to nie był pierwszy Gencon. Nie, po prostu proszę się nie zagubiać. No bo szurasz tu i szurasz. Portalcon, 6.6. No to jest to, to jesteśmy. Odcinek 68. Odbywał się wtedy Portalcon. To są takie czasy, kiedy były dwa Portalcony rocznie. Mało notatek tu masz. Nie zdradzę im tego, no. Co im zdradziłeś to wszystko? Portalcon dwa razy do roku. Nie wiem, dlaczego taki był plan, żeby był Portalcon dwa razy do roku. Co myśmy wtedy mieli na myśli? No, że były małe i czasie spotkać z fanami. Może. Odbył się wtedy Pyrkon. No jak to? Latem. Mamy tu notatkę. Odbyły się igry. Jak to latem? Igry. Ale myśmy byli na igrach? Coś planszowego? Wiesz co, nie tyle, że byliśmy co swojego czasu Games Room i udostępnialiśmy. I nie wiem, czy pamiętasz takie akcje, że grali u nas Games Room. Ty wypożyczałaś, faktycznie. To tam było granie, tak, tam była ekipa zaangażowana. Faktycznie całonocne granie w stołówce było. W Winnie dwa piątki ukazała się wtedy gra Wesoła Farma. A jakie to fajne było. Wesoła Farma, czyli Agricola dla dzieciaków. Mega zajebista gra. Już niedostępna, już jej nie dodrukowujemy, już jej nie wydajemy. Natomiast była zajebista, poszedł ją znaleźć w archiwach dla dzieciaków, taka agrikolka o rosnących marchewkach, zajebista rzecz. Byliśmy wtedy na Jakiej Game Expo, no. Normalnie szok, i przygotowaliśmy się do wydania gry Statki, Łupy, Kościotrupy. Ostatnio słyszałem informację wewnątrz firmy, że są czynne przygotowania do chińskiej edycji tej gry. Będą chińskie znaki na kostkach. Będą chińskie Rattle Battle Grab the Loot. Nie wiem, jak oni ten tytuł zrymują, ale już nie mógł doczekać. Faktycznie gra Statki, Łupy, Kościotrupy niestety nie odniosła takiego sukcesu, o jakim się marzył. Tam dużo rzeczy poszło nie tak. Natomiast gra jest całkiem zajebista. Mam ją w swojej kolekcji do dzisiaj. Mam tam na półce pudełko. I na starość będę sobie sam w nią grał. Jak się Państwu nie podobało, to trudno. Zrobisz tę wersję solo? Ona jest zajebista, jest przygodowa gra. Ty tam się rzeczy, wiesz, walczysz tam z NPC-ami, z ośmiornicami. No. Fajny czas, jak się tą grę dewelopowało. Staliście wszyscy jak ciołki nad pudełkiem i tym pudełkiem kośćmi rzucali. No generalnie tam jest taki problem, że jak trafisz na kogoś, kto jest na przykład graczem figurkowym i on ci udowodni, że twoja kostka wcale nie jest w tym kierunku i nic się nie zgadza, ją trzeba przesunąć o 2 mm, albo się rzut nie liczy, to po prostu jesteś w stanie zabić kogoś. Właśnie to był ten problem tej gry, że dużo klientów do niej podchodziło bardzo poważnie. Chociaż był to party game. Ja go projektowałem jako party game, a na wesoło. Natomiast bardzo dużo ludzi podchodziło do niego z linijką i z miarką. Prawie z laserowym typ po prostu. Tak jest. I nie o to w tej grze chodziło. Natomiast no, gra gdzieś tam na jakiejś wyprzedaży trafiła, furory nie zrobiła. A szkoda. Ale ja miło wspominam, jedna z najpiękniej wydanych gier w historii Portal Games. Jeśli chodzi o grafiki, o jakość komponentów, to jak myśmy tam się chichrali, wymyślając, jak te komponenty mają wyglądać, jak te działa są, jakie tam są elementy tego statku. Dla wszystkich nowych widzów, fanów, słuchaczy, którzy jeszcze o tej grze nigdy nie słyszeli, weszli w to hobby, jest to gra, w której
Każdy z graczy sobie montował własny statek piracki, własną ekipę i ten statek piracki składał się z pucli, taki troszkę jak dla 3-4-latków, czy takich dużych kawałków pucli, ale dalej one się składały, faktycznie statek się montowało z takich elementów i jak gracze w porcie sobie kupili jakieś lepsze działko, albo kupili sobie jakąś lepszą skrzynię na skarby, albo kupili sobie jakiś lepszy maszt, to po prostu brali faktycznie taki gigantyczny pucel i go doklejali, dostawiali do tego statku i na koniec rozgrywki te statki wyglądały po prostu obłędnie. Zdjęcia fanów grających w tą grę, zdjęcia nasze marketingowe do tej gry, obłędnie to wyglądało. Rewolucyjna sprawa. A rewolucyjna mechanika tej gry polega na tym, że brało się garść kostek, w stylu 12, 15, 16 kostek, brało się wszystkie do garści i nagle się je wrzucało się do pudełka. I one się tam do pudełka wpadały, grzechotały, odbijały się od siebie i potem się sprawdzało, co z tego wypadło. I było to kupa śmiechu, kupa szaleństwa. No, nie na wszystkich. Ale właśnie niestety niektórzy to traktowali bardzo poważnie i wtedy zaczęli się kłócić nad pudełkiem, no i nie o to autor miał na myśli. To była nasza wyprawa do roku 2015. Udało nam się to zrobić bardzo sprawnie. I teraz już możemy z Państwem pożegnać, bo jest 58 minuta podcastu. Zgoda, zasnął całkowicie już. Więc nie ma żartów, zanudziliśmy wszystkich Państwa na śmierć. Bardzo przepraszamy. Za tydzień podsumowanie miesiąca czerwca i później no, będzie albo przerwa w podcaście, albo to będzie jakieś bardzo dziwne podcasty, ponieważ ja znikam na miesiąc czasu. To tam się strefy czasowe rozjadą, więc zobaczymy, czy uda się coś nagrywać razem, czy nie, bo technicznie to pewnie da się ograć, tylko no, kwestia taka, żebyśmy się zgadali. Zobaczymy. Czasie. Ale nic się nie martwcie, za tydzień się jeszcze słyszymy. I do usłyszenia. Będziemy robić podsumowanie czerwca. Trochę poczytaliśmy, pooglądaliśmy. Do usłyszenia.